Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gastelmach 2, no i czas pogadać o filmie Dr Sleep, Dr Sen. Bo sporo osób pytało mnie, kiedy wreszcie pojawi się opinia na temat tego filmu, i wielu z was mówiło, że jest naprawdę całkiem niezły, więc warto się na niego wybrać. No to uznałem, że okej, okay, dobra, jest. to jest już ostatni tydzień, gdzie w pobliskim Cinema City grają jeszcze ten film, już ma tylko jeden seans dziennie, więc to jest ostatnia szansa, żeby zaliczyć seans w kinie, więc uznałem, że niech będzie. Mimo, że no kampania tego filmu, trailery, w ogóle sam pomysł tego filmu mnie nie specjalnie przekonywał, bo jakoś. Nie miałem interesu za bardzo w tym, żeby wracać do danego Torrensa i wracać do Overlook Hotel, sądząc po trailerach i kontynuować tę historię, bo no, dla mnie to nie wygląda zwyczajnie ciekawie. No ale uznałem, że okej, okay, jeśli mówicie wszyscy, że, no nie wszyscy, ale większość z was mówi, że film jest naprawdę okej, okay, no to warto w takim razie sprawdzić. Więc wybrałem się na seans i... Wow, dawno się tak nie wymęczyłem w kinie. To był tak męczący film. Nawet nie chodzi o to, że był jakoś bardzo zły, nie był jakiś specjalnie okropny czy coś, był mega przeciętny po prostu, ale był tak długi i nudny i nie chciał się skończyć i trwał jakieś 10 godzin i nic się w nim nie działo i nie było w nim żadnej stawki, żadnego napięcia, nawet pół ciekawego bohatera, że po prostu siedziałem tam i tylko czekałem, aż to się wreszcie skończy. Też bym wolał, żeby on był naprawdę zły, to chociaż, wiecie, nie wiem, się dobrze bawił na nim. Albo miałbym o czym gadać i z czego się śmiać, a ten film jest po prostu tak maksymalnie przeciętny, ale jednocześnie tak rozwodniony i rozwleczony. Że to jest po prostu kryminał. Słuchajcie, jeśli nie wiecie o co chodzi, no to to jest kontynuacja lśnienia. Zarówno książki Kinga, jak i filmu Kubrika. Jednocześnie jest też to adaptacja książki Dr. Sleep, która jest kontynuacją lśnienia e, Stevena Kinga, i Dr. Sleep też jest Stephena Kinga. Więc bardzo dziwny projekt, i widać mimo wszystko, widać ten te, fakt, że ten film chce być kontynuacją, jednocześnie z własną historią, jednocześnie nawiązywać do filmu i brać rzeczy z książki, i robić to rzeczy. Że... Czy żadnej dobrze. Generalnie poznajemy tutaj danego Torrensa. Na początku, jako jeszcze małe dziecko, dowiadujemy się, jak sobie jak się pozbył, powiedzmy, problemów z potworami, tymi materialnymi i niekoniecznie. Jeszcze z pierwszego filmu, no, a później poznajemy go już jako dorosłego. Charakteryzacja tej postaci, mam na myśli raczej przedstawienie jego cech charakteru, a nie wygląd, jest tak łopatologiczna, no ale przynajmniej jakaś jest. To znaczy, dany jest nam to kładzione bardzo tutaj mało subtelnie do głowy, że jest synem swojego ojca, więc w związku z tymi traumami w pierwszym filmie, w pierwszym filmie też wpada w alkoholizm i też ma... No jego życie jest w rozsypce po prostu. Natomiast w którymś momencie pojawia się Dick Halloran, czyli wiecie, ten Magical Negro, magiczny murzyn, który musi być w absolutnie każdym każdy historykinga. Pojawia się i mówi: "Dany weź się w garść, chłopie". No i Dany stwierdza faktycznie: "To wezmę się". No i wziął się i wyruszył do jakiegoś małego miasteczka, tam zaczyna życie na nowo, poznaje kumpla, który, którego gra ten sam aktor, który grał e, brata Deroka w Hobson Show. Taka mała ciekawostka. No i ten kumpel pomaga stanąć na nogi, znaleźć nową pracę, jako, nie wiem, pielęgniarz czy coś. Chodzi na spotkania AA i ogólnie wszystko jest spoko. Do czasu. Dowiadujemy się, że w tym świecie istnieje grupa wampirów, cyganów, hipisów, naraz, która żywi się lśnieniem właśnie. No, generalnie energią życiową ludzi z lśnieniem, trochę tak to raczej wygląda. Więc z racji tego, że z jakiegoś powodu mamy. to są wampiry, które mówią cały czas, że o kiedyś to było, kiedyś to było lśnienie. I kiedyś, jak po prostu, można było jeść to lśnienie i byliśmy zdrowi, i było super, a teraz to jest tak zanieczyszczone. Przez Netflixa i komputery, i internet i tak dalej. Autentycznie jest, jest w politycznym stylu. Więc żeby się żywić czymś w miarę sensownym, no to porywają dzieci, gdzie to lśnienie jest jeszcze czyste i, i nie wiem, mocniejsze niż u dorosłych czy coś. Z jakiegoś powodu danego nie wykrywają bardzo długo. On się jakoś odcina może? Od... Nie, nie odcina się, bo używa tego lśnienia. Więc czemu jego nie wykrywają? Nie mam pojęcia, nieważne. W każdym razie, więc widzimy jak te wampiry na przykład porywają jakiegoś chłopca, którego gra Jacob Trembly. Wiecie, ten sam y, chłopczyk, który był wcześniej na przykład w Room. Nie wiem, co on robi w tym filmie, w takim rulce, szkoda, że nie większej, no ale nieważne. W każdym razie porywają mm, tego małego chłopca, mordują go po prostu, żywią się jego energią życiową i zakopują gdzieś w ziemi. Poznajemy też inną małą dziewczynkę, która też ma to lśnienie, bo nie dowiadujemy się, że jest sporo ludzi na świecie, którzy, którzy mają to lśnienie, która jednak u której jest to dużo mocniejsze i ona jest w stanie na przykład wyczuć, że jakiś młody chłopiec został porwany i zamordowany, i ona to czuje. Więc oczywiście szuka sposobu, y, jak tu pomóc takim ofiarom. Więc udaje się skontaktować z właśnie danym, który jest, nie wiem, w pobliżu. I komunikuje się z nim przez, przez y, tablicę czarną, ona pisze coś, on odpowiada i tak dalej, a w którymś momencie u, y, udaje, je, udaje jej się go przekonać do tego, żeby poszukać tego chłopca, jego trupa. Ale przez to, oczywiście przez to, przez to całe zamieszanie i, i zainteresowanie tym, co robią te wampiry, y, te wampiry też się dowiadują o istnieniu Abry, tej dziewczynki. A że ona tak po prostu promieniuje tym silnieniem na, na kilometr, no to staje się celem numer jeden, no i Dany oczywiście musi jej bronić. To jest generalnie zarys fabuły. I teraz, tak jak wspomniałem, Dany w którymś momencie jego rozwój w ogóle się kończy. To znaczy, on wyrusza do tego miasteczka, przestaje być alkoholikiem, i to tak, jakby tyle. I później ma oczywiście moment zwątpienia, ale to. Znaczy, film próbuje nam jeszcze forsować tę tezę, że no, zostały mu jeszcze tutaj jakieś niezamknięte sprawy związane z Overlook Hotel. I nawet mamy scenę, która ma pokazywać właśnie jakieś tam jego. Daddy's um, is Issues. <noise> I, i, I cały czas tam film mówi, że on ma cały czas problem z tym ojcem. Nie? Że cały czas jakby czuje się jego. E, czuje, że ma te same problemy, które miał jego ojciec. Ale, ale jest tam to cały czas mówione. Nigdy tego nie widzimy na własne oczy. W każdym razie, no, nie kupuję zupełnie tego. Ta mała dziewczynka, Abra, jest niesamowicie potężna. I jest idealna po prostu, w każdym celu, jest super zdeterminowana, jest super inteligentna, jest tak jak wspomniałem, dysponuje niesamowitymi mocami. No, jeśli miałbym używać tego terminu, którego bardzo nie lubię, czyli Marysu, no to to jest właśnie nasza bohaterka. I znowu, mamy w filmie zasugerowane lekko, że jest w niej trochę mroku. To znaczy, jest na przykład w stanie oglądać, nie wiem, śmierć czyjąś i nie robi to na niej wrażenia, czy coś takiego. No i kurczę, miałem wrażenie, że to będzie jakiś wątek, który wróci, że na przykład okaże się, że jeśli ona jest tak potężna, to w którymś momencie, jak zacznie używać tej mocy i dojdą do tego jakieś negatywne emocje, to ją to pochłonie zupełnie, czy coś. Ale nie, w sumie wszystko jest spoko do samego końca, więc no, no nie jest to zbyt ciekawa, ciekawa postać na zwyczajnym świecie. Co gorsza, to może nie, to jeszcze, jeszcze, jeszcze słówko o, o wylanach. No ta grupa naszych hipisów, wampirów, cyganów, która jeździ po świecie w taborach, znaczy, takimi wielkimi autobusami i na początku filmu jest tych autobusów cała masa, więc mówię, o kurczę, to poważne zagrożenie, to jest jakaś cała wielka społeczność tych wampirów. A potem zostaje tylko jeden autobus i nie wiem, co się stało z resztą. Ale problem jest też taki, że film nam próbuje za... jakoś zarysować te wampiry jako wielkie zagrożenie. Tylko, że kompletnie mu się to nie udaje. W którymś momencie, kiedy te wampiry już no, nastawiły się na to, że będą atakować Abre, Ojciec Aubry stwierdza, no to kurczę, trzeba dzwonić na policję albo na FBI albo coś. Natomiast y, chyba Dany odpowiada, że nie, nie możemy. Oni są bardzo wpływowi i bogaci i w ogóle nie możemy im nic zrobić. Ja sobie myślę, co? Ta banda hipisów, cyganów mieszkająca w lesie, w autobusach, jest super wpływowa? <noise> w sensie w jaki sposób? No nie wiem, nie mam pojęcia. Rozumiem, że to jest tylko kwestia tego, że trzeba było jakoś wyjaśnić, jak policja, czemu policja miałaby tutaj nie, nie, nie interweniować. A powinna, bo w innym momencie tego filmu mamy sytuację, w której grupa tych wampirów e, zaczyna gonić naszych bohaterów. Oni tworzą pułapkę, gdzie po prostu uzbrojeni we dwóch, dany jego kumpel, e, w jakąś broń palną, wybijają praktycznie wszystkie te wampiry. Bez żadnego problemu. Myślisz sobie, kurczę, to w takim razie, jakby tutaj była policja, i by dostali e, wezwanie, że no, mamy tutaj grupę uzbrojonych, niebezpiecznych ludzi, pomóżcie. No to jakby wpadła ta policja z bronią palną, to by rozpykali tych wampirów po prostu w 5 sekund. To, to jakie to jest zagrożenie? Żadne, absolutnie żadne. I mało tego, właśnie wróćmy do tego, co już chciałem powiedzieć, jest gdzieś w połowie filmu scena, gdzie e, przywódczyli tych wampirów, Rose, Rose the hat. Te hat bo nosi kapelusz. Po co nie wiem? Jest magiczny podobno, ale nie wiemy o co, o co chodzi w ogóle z tym kapeluszem. No i Rose co jakiś czas wdrapuje się na dach swojego kampera czy autobusu, siada sobie i próbuje lokalizować kolejne ofiary albo osoby, które mają, mają nie wiem, wcielić do swojego zespołu. Udaje się zlokalizować Abre. Tylko okazuje się, że Abra jest tak silna, że jest w stanie po prostu wetrzeć tą naszą antagonistkę w ziemię. Po prostu rozwala jej rękę, e, włazi jej do głowy, zaczyna wynajdywać tam jakieś e, informacje, które będą potrzebne później. Więc ta nasza antagonistka, która teoretycznie powinna być tym ogromnym zagrożeniem, dostaje po prostu wciry gdzieś w połowie filmu. Więc do końca filmu już doskonale zdajemy sobie sprawę, że. Nie stanowi żadnego zagrożenia. Więc, jak pod koniec filmu mamy sytuację, gdzie nasi bohaterowie próbują ją zwabić w konkretne miejsce i tam zostawić pułapkę, żeby wykorzystać jej słabość i tak dalej, no to siedzisz i patrzysz, jak ten film się wlecze, wiedząc, że no przecież widzieliśmy, jak ta mała dziewczynka po prostu ją rozwala bez problemu. Troszkę wcześniej jest nawet scena, gdzie pojawia się ym, Rose w takiej no, nie niematerialnej formie i ta nasza abra po prostu patrzy na nią jak na z pogardą, i, i wiecie. Z pobłażaniem, bo wie, że nic jej nie zrobi. I jasne, mamy ten kaskówkowy motyw, gdzie w którymś momencie Rose zaczyna wciągać esencję życiową innych, wielu innych osób, żeby stać się silniejsza. Ale po pierwsze, to jest taki komiksowy bullshit, że trudno go traktować poważnie. A po drugie, no jeśli już zarysowaliśmy tą bohaterkę, tą antagonistkę, jako ktoś, kto nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia, to taki motyw to jest za mało, żebyśmy, no wiecie, czuli stawkę jaką, jakąś, jakieś napięcie. No bo wiemy, że dziewczęce nic się nie stanie, bo jest za silna na to. A jeśli chodzi o danego, to tak jak Dick Halloran był mentorem w pierwszym filmie, tak dany jest mentorem w tym filmie. Domyślcie się, co się z nim stanie. Bez spoilerów, ale wiecie, ten film jest mega sztampowy. To, ten film jest po prostu tak nudny i nie wiem, połowa tego filmu to jest jeżdżenie samochodem, które jest tak cholernie nudne, bo oni po prostu jadą i jadą, a potem stwierdzają, no to jedziemy w inne miejsce i jadą i jadą. I w którymś momencie stwierdzają, no dobra, to jeszcze jedziemy tam, a ja myślę sobie, kurczę, to już jeszcze nie koniec, jeszcze, jeszcze będą jeździć. I jasne są filmy, gdzie bohaterowie jeżdżą samochodem przez pół filmu i to się ogląda ok, jak niedawny film Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Ale po pierwsze, tam byli jacyś bohaterowie, a w tym filmie w Dr. Sleep nie ma absolutnie nikogo, kto byłby chociaż w niewielkim stopniu interesujący. A po drugie, w tamtym filmie były ciekawe dialogi. Natomiast dialogi w Dr. Sleep są okropne, są tak przedramatyzowane, że nikt tak zwyczajnie nie mówi. Te, te wypowiedzi, te dialogi są tak dramatyczne, że się robią śmieszne i nie, nienaturalne. Co więcej, po prostu duże fragmenty filmu można było z tego wyciąć, i całość by była dużo spójniejsza, dużo mniej rozwleczona. I autentycznie są tutaj całe sceny, całe sekwencje scen, które można by wyciąć i nic by się nie stało. Przykładowo, poznajemy w którymś momencie sposób w jaki te wampiry rekrutują nowych członków. I nie mam pojęcia, czemu, na, na jakiej podstawie decydują, jakie, kogo mają wciągnąć do siebie, a kogo mają zjeść. No, ale nieważne. W każdym razie mamy cały wątek, gdzie Rose i e, ziomal siedzą w kinie i obserwują młodą dziewczynę. I ta młoda dziewczyna, domyślamy się, że już właśnie ma też supermoce moce czeka sobie ogląda sobie jakiś film w tym kinie. I dosiada się do niej jakiś stary facet, więc wiemy, że to jest jakaś ustawka, jakiś pedofil po prostu przyszedł. No i tam nasza młoda dziewczyna wykorzystuje swoją, swoją umiejętność hipnotyzowania, wycina typowi na twarzy jakieś tam jakąś ranę, E, jakiś swój znak rozpoznawczy i jeszcze mówi mu, że za każdym razem, jak będziesz patrzył na tę ranę, to będziesz mówił, e, kocham małe dziewczynki. No i zabiera mu pieniądze i tyle. No i ci nasi tutaj antagoniści tak mówią, no, no, to ona się nadaje, super. Więc ją porywają, więc jej tłumaczą o co chodzi. Mamy całą tutaj zrzut ekspozycji. Potem mamy całą ceremonię przejścia. Potem e, widzimy jak, jak e, zachodzi ta transformacja i tak dalej, i tak dalej. To jest tak długie. I do niczego to nie prowadzi. To znaczy ta bohaterka, jasne, jest potem częścią tej ekipy, ale bardzo szybko potem E... Używa tej hipnoty tego hipnotyzowania raz w dosyć istotny sposób, ale przecież w tym świecie wiemy, że każdy ma jakieś umiejętności, więc bez problemu byśmy zaopali, że o, jej umiejętnością jest hipnotyzowanie ludzi. I tyle, i naprawdę nie potrzebowaliśmy tej całej e, drogi, jaką ta postać przeszła w tym filmie, tylko po to, żeby ona i tak została odstrzelona tak samo, jak inni szeregowi członkowie tych wampirów. A to, że wiemy, w jaki sposób wygląda to rekrutowanie i przemiana i tak dalej, nic nam nie daje do tej głównej historii, która powinna się toczyć wokół danego i. I toczy się wokół danego i abry. No, zasada jest taka, że jeśli taka scena nie jest niezbędna w jakimś celu, to się ją wycina. Bo później dostajemy 3 godziny film o niczym. Jak Dr. Sleep, na przykład. No i na sam koniec pogadajmy jeszcze o tym kupczeniu lśnieniem. Nie wiem sprzeciwko jakimś nawiązaniom, jakimś wiecie, użyciu jakichś wątków z poprzedniego filmu, żeby nadać charakteru nowej historii. Ale absolutnie nic takiego nie ma miejsca. Po prostu mamy wrzucanie nam na ekran rzeczy rodem z filmu Kubricka i pewnie też z książki, tylko po to, żeby ten film, żeby Dr. Sleep miał jakikolwiek charakter, bo niestety, ale ta historyjka o tych wampirach polujących na ludzi z zliśnieniem, no to jest zbyt słaba historia, żeby stała na własnych nogach, żeby była atrakcyjna, więc w to miejsce mamy jeszcze masę rzeczy z zliśnienia. W zasadzie cały trzeci akt... Trzeci akt, to jest chyba 30 kurna na aktu, więc 30 akt, jest jednym wielkim nawiązaniem do lśnienia. Mało tego, wyjaśnia nam rzeczy z poprzedniego filmu. bo nie to jest z książki, ale przyznam szczerze, że książki lśnienia nie czytałem od czasu jak byłem w gimnazjum. Więc nie pamiętam, ale film oglądałem już parę razy, parę dobrych razy, bardzo lubię, więc widać tutaj jak bardzo chcieli nawiązać do filmu. Zresztą, no, postacie tutaj są oczywiście wzięte żywcem z filmu Kubricka, oczywiście nie ma Jacka Nicholsona ani, ani Shelley Duval, ale są aktorzy, którzy mają ich przypominać. I nie są w ogóle podobni, ale wolę to niż, nie wiem, CGI na przykład, więc spoko. W każdym razie, no, mamy tutaj sceny, które dosłownie nam wyjaśniają, całe wątki, które nam wyjaśniają to, coś, to, co miało miejsce w poprzednim filmie. I tłumaczą to w taki głupi sposób. Wiecie, że tak naprawdę Jack Torrance w oryginalnym myśleniu, to nie jest tak, że on pod wpływem jakby swoich własnych demonów, swoich traum, swojego alkoholizmu, rozpadu tych więzi rodzinnych wpadł w szaleństwo i zrobił to, co zrobił. Nie, po prostu hotel go opanował. Wiecie, bo ten hotel jest zły tak naprawdę. Overlook. no. A więc to jest tak głupie i to, to jest tak spłyca w ogóle wszystko, to, co było interesujące w poprzednim filmie. Gdzie jednak to niedopowiedzenie, co tam się do cholery działo, było najlepsze. I no świetne było ogólnie to, że elementy paranormalne, horrorowe, chociaż oczywiście to jest to, co się jednak zapamiętuje z tego filmu, bo były wizualnie interesujące, to jednak nigdy nie było najważniejsze. Najważniejsza, właśnie, było, było, było ta, był ten rozpad rodziny i ten rodzinny horror który mógł symbolizować dosłownie nawet zwykłą przemoc domową w wielu, wielu, w wielu domach, w wielu rodzinach. Natomiast no, te wszystkie duchy i demony i tak dalej, no były tego symbolem tak naprawdę, a nie czymś, co było na pierwszym planie. No ale ten film mówi, że nie, 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 słuchaj, tam po prostu hotel był zły i tam były duchy generalnie i to one są złe. Więc mamy oczywiście paralelę do tego w tym filmie, która tak kompletnie nie działa. No, ale problem właśnie z tym nowym filmem też polega na tym, że on nie ma tego charakteru ani takiego, jak miał poprzedni film, ani jakiegoś własnego. Nie jest ani horrorem, bo nie jest straszny w ogóle, nie ma nawet, nawet głupich tutaj chyba nie ma. Nie jest nakręcony jak horror przede wszystkim. Aczkolwiek niektóre sceny z jakiegoś powodu rozgrywają się w mega zamglonym, ciemnym lesie. I to tak zbija z tropu, bo ja lubię takie klimaty, ale niekiedy poprzednia scena się dzieje w świetle dnia, jest jasno, wszystko jest oświetlone, tak jak wiecie w serialach, a później nagle przechodzimy do trybu Full Hammer co no, jest mało spójne. Ale to trochę pokazuje też, że właśnie nie było za bardzo spójnego pomysłu na ten film. Więc ten film ani nie jest horrorem pełnoprawnym, bo nie, nie jest kręcony bezpośrednio jak horror, ani nie jest właśnie historią obyczajową z elementami podnanaturalnymi, które tylko by dodawały smaczku tej historii. Trochę tak jak z oryginalnym lśnieniem. To był bardziej, wiecie, dramat, gdzie te paranormalne elementy tylko wzbogacały tę historię, a nie stały na pierwszym planie. Ani nie jest, nie wiem, niczym innym. Ani nie odtwarza klimatu z liśnienia, ani nie ma swojego klimatu. Jest takim zlepkiem różnych dziwnych pomysłów, który nie działa. Ale oczywiście musimy mieć masą rzeczy zliśnienia. Musimy mieć Jacka Nicholsona. Znaczy, nie mamy Jacka Nicholsona, to niech będzie aktor, który jest podobny. Musimy mieć Jacka Torrensa. Musimy mieć te duchy, które tam były. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ten potwór, ten duch, który przypomina tą starą zombie no tą staruszkę, która wychodzi z wanny, która tak powoli odsłania kotarę, a potem stoi tak nago i się patrzy ten duch się pojawia w tym filmie trzy razy, a może cztery i za każdym razem dokładnie tak samo, za każdym razem ktoś zagląda do łazienki a tam ten sam duch po prostu ods odsuwa kotarę i wychodzi powoli, ja sobie myślę, kurde dajcie spokój tej babci, niech ona weźmie ten kąpiel wreszcie a tu za każdym razem ktoś do niej wchodzi i ona musi wstawać i autentycznie na którymś etapie to się robi wręcz śmieszne. Ile można, ile można eksploatować po prostu znajome sceny z lśnienia? Ponownie, gdyby to było jeszcze wpisane w jakoś fajnie w fabułę, ale no, no nie jest. Wygląda po prostu to tak, jakby no, nie było za bardzo innego pomysłu na to, czym ten film wyróżnić. Jaki ten film ma mieć swój własny charakter. No, no nie, po prostu wrzućmy sceny z lśnienia, niech będą. I słuchajcie, wychodząc z kina, miałem dwie teorie. I najpierw mówię, okej, okay, to jest chyba idealny przykład tego. Jak nie kranizować książek? Bo to wygląda dosłownie, jakby ktoś właśnie wziął książkę i stwierdził, że to jest ważne, ta scena jest ważna, ta scena jest ważna, ta scena jest ważna, i skleił to do kupy tak, że to w ogóle nie przypomina filmu. To nie ma w ogóle struktury filmu, wiecie, trzech aktów i tak dalej. To po prostu jest taki snuj, który po prostu się wlecze przez te trzy godziny, aż umrzemy. Tylko, że Marta, która była ze mną w Kinie, mówi do mnie, no nie, słyszałem, że jednak ta książka jest kompletnie inna niż ten film. W sensie, że zmian względem książki jest w tym filmie naprawdę dużo. to sobie myślę. Okej, okay, nie wiem jakim cudem, w sensie to czemu dokonali tych zmian, jeśli to są zmiany wręcz pewnie na gorsze. No, ale nieważne. A potem sobie myślę, kurczę, no dobra, to to pewnie w takim razie jest typowy film debiutanta. Pewnie yy, reżyser i scenarzysta to jest dla nich pierwszy film, albo pewnie to jest jedna, jedna i ta sama osoba. To jest pewnie dla nich pierwszy taki duży projekt. Bardzo często jest tak, że debiutanci mają problem z odpowiednim okrojeniem swojego dzieła, żeby to było strawne dla innych osób. I tak sobie myślę, kurczę, no pewnie pewnie tak tutaj było. Pewnie ktoś był zafascynowany tą historią, stwierdził, że ma tyle fajnych scen nakręconych, że sklej to do kupy i, i niczego nie wytnie. Ale potem patrzę, że. Z za reżyserię i scenariusz tego filmu odpowiada niejaki Mike Flanagan. I za... wcześniej o tym wiedziałem, ale dziś mi to wyleciało z głowy i co myślę, kurczę, Mike Flanagan to jest naprawdę świetny reżyser. Szczególnie jeśli właśnie chodzi o horrory i o, o em, takie atmosferyczne filmy. E, on zrobił, e, myślę, bardzo fajny horror Oculus z Karen Gillan, który był bardzo nietypowy, ale był bardzo zwarty, spójny, świetnie się to oglądało. E, słuchajcie, to jest gość, który. Kojarzycie, jaki horror Ouija, o tej takiej, wiecie, tablicy do kontaktowania się z zmarłymi, był naprawdę fatalny. Ale potem przyszedł Mike Flanagan i zrobił prequel do tego, Ouija Origin of Evil, który jest fantastyczny. Gość potrafił na bazie okropnego horroru zrobić świetny prequel. Dokładnie jak David F. Sandberg z, w związku z Annabelle, nie? Ale sobie myślę, kurczę, w takim razie to jest ogarnięty gość, który ma już masę filmów na koncie, więc co tutaj się stało? Czemu zrobił coś, co jest tak rozleczone, tak nudne? Nie ma absolutnie żadnej stawki, żadnego napięcia. Wiemy za chwilę, co się wydarzy. Nawet nie ma żadnych strasznych scen. Jest jakiś jeden jumpscare w tym filmie, gdzie lampa krzyczy. Nagle światło chyba się zapala, czy gaśnie i jest taki krzyk, jak nie mam z lampy. I to jest jakby tyle strasznych scen tutaj. I kompletnie nie rozumiem. Co, co tutaj się stało do cholery? Więc no, ja wyszedłem z sensu naprawdę niezadowolony. Nawet nie dlatego, że to był, mówię, naj najgorszy film na świecie czy coś. No nie, był, mówię, bardzo przeciętny. Bardzo, bardzo, bardzo przeciętny. Wygląda przeciętnie, jest nudny i tyle. Ale myślę sobie, że kurczę, no historyjka o wampirach polujących na ludzi z zaliśnieniem to jest materiał na po prostu fajny film, który można nakręcić właśnie jak horror. I mieć, wiecie, cały czas dbać o takie poczucie zagrożenia. Że nasi bohaterowie próbują uciec, ale cały czas te wampiry depczą po piętach. I cały czas w jakiś sposób e, manifestują swoją obecność. Więc nasi bohaterowie cały czas się boją o swoją skórę. I to by, myślę, działało super. Można by zrobić film, który faktycznie jest wielkim hołdem dla lśnienia, ale to wtedy trzeba by go na przykład nakręcić podobnie. E, zadbać o podobną strukturę, podobny klimat, podobny ton. No ale to myślę, że trudno naśladować Kublika. Albo, no nie wiem, można było z tego zrobić po prostu właśnie znowu dramę obyczajową, z danym, który próbuje sobie poradzić z własnymi traumami, a jednocześnie broni tej małej dziewczynki, bo widzi w niej siebie. Ale ten wątek jest też porzucony w tym filmie. Więc, no. Tym jestem najbardziej rozczarowany mimo wszystko. No nie warto, nie warto. No, jak wejdzie na jakiś streaming, no to myślę, że wtedy te trzy godzinki da się wytrzymać, plus można przewinąć jazdę samochodem. No, ale jeśli grają go gdzieś jeszcze w Waszym kinie i planowaliście się wybrać, nie warto, moim zdaniem. I przyznam, że trochę mnie cieszy to, że tego typu filmy nie, nie zarabiają. Niech Warner się nauczy, że trzygodzinne horrory, które są rozleczone do granic wytrzymałości, to nie jest dobra metoda na to, żeby, żeby zachęcić ludzi do pójścia do kina. Więc przyszły rok powinien być dla nich lepszy. James Wan robi Malignant. Swoje Diallo. Conjuring 3 wychodzi Mam nadzieję, że, że reżyser stanie na wysokości zadania Lepiej niż w Crystal Irona I pewnie dostaniemy parę innych fajnych horrorów A Quiet Place wychodzi chyba, sequel no, Będzie co oglądać I myślę, że naprawdę nie potrzebujemy tego typu chujowych adaptacji Nie wiem jaka jest książka, ponoć Z tego co czytałem też raczej nie cieszę się jakąś wielką popularnością które, Chujowych adaptacji, które nie mają żadnego pomysłu na siebie Naprawdę nie potrzebujemy tego, dajmy spokój Idźcie do domu. <laughs> No dobra, słuchajcie, dajcie znać, jak Wam się podobało. No, jeśli słuchajcie, jeśli było tyle osób, które piszą mi, że to był naprawdę fajny film, no to ja się chętnie dowiem dlaczego, co Wam się w nim tak podobało, bo no, ja nie widzę zupełnie tych elementów, um, ale może coś, coś mi minęło, może coś, coś po prostu, no, czegoś nie załapałem, nie wiem. Um, a jeśli Wam się nie podobało, no to też podzielcie się swoimi opiniami, dlaczego. Być może są to inne powody niż te, które ja wymieniłem. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć.